A więc cześć, witajcie, z tej strony Darek, nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 19 na moim kanale. Jest ze mną dzisiaj Pepe, który biega jak szalony. Siemanko. I Adam w tle. Siemanko. Który cały czas próbuje napełnić wodę do beczki, do krów, ale dobra, mniejsza o to. No i tak, słuchajcie, widzicie, nowa seria, to będzie seria wraz z Pepe. Ponieważ no z Adam akurat chwilę nie było, chciałem jeszcze, muszę dla was ten odcinek dzisiaj wrzucić, no więc jak widzicie, tak to jest. Dzisiaj zrobię wam oprowadzenie po gospodarstwie i pojedziemy sobie na żniwa kukurydzy. Już ten tutaj troszeczkę mam przegrane, akurat nie z Pepe, ale już z innymi graczami. Więc możecie po maszynach widzieć, że jest, gdzieś coś jest po tempo, jakieś pobrudzone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to co? Zaczynamy, no. Najpierw to mamy New Hollanda, też 620 z turem. I to jest, widły są akurat z belki, bo zbierane, tam mam jeszcze osprzęt, resztę, czyli krokodyla i łyżkę. Potem mamy Metal Facha, to jest 703A. Potem co mamy tutaj, Pepe? Ile to jest? 47? Chyba 55, wiesz? Chyba. Zobacz, jakie to ma opony, bo to wiesz, po grubości opon najczęściej to jest D55. No. Widzisz, ma takie jest specjalne na środku. D55A. A miały właśnie taką wąskie opony, to były radialki, a B to są na balonówkach. Mhm. I tak. No, mów. Jeszcze tutaj widzę, że pokrywa jest zamontowana. No jak? Do Metal Facha też. Proszę bardzo. To chyba się nie chce jakoś zaczepić, ale dobra, mniejsza o to. I tak, potem drugi ciągnik, to będzie taki, wiecie, nawozy, opryski itd. itp. Ten jest właśnie taki średniowy. Ten to Ursy 902, to jest, no Ursy 902. 902, 40 na szpis skrzyni wraz z HW80 przyczepą. Ogólnie 80 jeździła z tym zestawem, czyli to tylko Metal Fachom, a New Holland jeździł z HW-ką i D55. Dobra, teraz powiedz nam, Pepe, co tu mamy po lewej? Ciągniczek i siewniki, pierw może siewniki. Siewnik jakiś ruski, bo tam naklejek nie ma, to wiadomo, jak to jest. No. Drugi ładniejszy, ale trochę mniejszy, Amazon D830 Super. Następnie mamy agregat Amazona, to się spory. Keisa Pumę CVX165. Tak dodam, że to jest koń pociągowy na naszym gospodarstwie. Tak, największy. Ja się sobie do niego w międzyczasie robił. Potem mamy tutaj Porsznit. Z headerem do kukurydzy, ale jaka to marka jest? Porsznit E516 wraz z headerem do kukurydzy Capello. Potem za Porsznitem stoi ikona, tak jak muszę powiedzieć. Ponieważ... Największy koń pociągowy na tej farmie. A, jak chodzi. Ursus D160 oczywiście. Z tyłu rozrzutniczek, żeby jak nam by zabrakło przy coś takiego, to... Na balonówkach. No, znaczy nie, takie ona miała oryginalnie, wiesz? Ale dobra. Tutaj ja mam spać, nie? Gdzie ten rozsiewacz jest? Tu był rozsiewacz do nawozu. Krawny cygany, dobra. Idziemy dalej. Dobra, tu był rozsiewacz, to się go wstawi, jak się znajdzie gdzieś. Potem mamy zgrabiarkę Pottingera, jakiegoś 300. A z tyłu? Przeciosarkę Fenda, piękną. Pikną, dokładnie. Potem obok mamy agregat POM Brodnice, Sigma Plus. Podcase idealny. I co coś w tej wiacie było? Nie ma. Teraz tak, nie możemy sobie przejść, trzeba iść naokoło. Ale to po drodze jeszcze są fanty, a gdzie mamy kurki. Tu po drodze jeszcze są fanty, gdzie jesteś, Pepe? Gdzie jestem? Tu zobacz, co tu stoi. Prasa Sigma, jeśli tak mi się wydaje. To jest, nie, to jest rotacyjna, zwykła. A, to wiem. Wydaje się jak Sippo. A Grozes, chyba coś takiego. Nie wiem, co to. Nie ma. Coś na pewno. Coś na pewno. I potem mamy prasę, to jest też Sigma Z230. Oczywiście widzicie, brudna, bo ostatnio robiona. Tu mamy. Ja idę po roku szukać rozsiewacza, zaraz będę. Ale nie, chyba wiesz tego, co. O, widzicie, to jest osprzęt. Tu mamy największy i najszerszy zarazem kultywator do naszego największego ciągnika.
60. Mamy pom brodnica, taki mały kultywatorek i mamy metal facha, focha, nie wiem. Focha. Metal facha. Metal facha puk. A tu mamy silos, gdzie będzie nasz PP sypać. Dobra. Jeszcze nie do końca wszystko. Dobra, tu możemy zamknąć. Tu mamy oczywiście header zbożowy do Forsznita. No i tu mamy gruber, jakiś rał, coś tam, ten początkowy co jest w farmingu. I mamy talerzówkę w krzokach. A, jeszcze jest przyczepa do Bell, ale na polu już mi się nie chciało z nim zjeżdżać. Dobra, no to co? To ja biorę już... Ja już biorę może... kombajn. Ja pojadę... Dobra, ty... Ja mam pomysł, żebym pojechał pierwszy, dobra? Dobra, no pojedź pierwszy, bo ja tak nie wiem gdzie. To zmienił Holanda najpierw na początku. Jo. Adam, co ty tam powiedz? Znalazłeś wreszcie tą wodę, czy nie? Nie. Houston, nie mamy wody. Mamy problem. A, złamałem się? Jak się złamał, chłop szalony. Dobra, jedymy na pole. Tak, ogólnie pól mamy od potęgi. Wiecie, wszystko to nasze zielone jest. I dzisiaj idziemy sobie na pole numer 117 i 118. O, na 115 akurat będzie stachła przyczepa do Bell, więc... Patrz, pomacham. Widzisz, jak cię macham ładnie? O, jadzie tam. Czemu ty, New Holland, tak jedziesz tam wolno? Co? Bo otwierałem sobie szyderla. Czemu tak ty Holandem wolno jedziesz? Cześć, bo ty się rozpędzić musisz. A mówiłem, nie kupuj Ciucholanda. No to w promocji był w Lumpeksie. Dobra, jedymy sobie. Zarabi jeszcze... Tu sąsiad, jak widzicie, sąsiad złodziej. Jeszcze skrzynkę coli dołożyli. To szkoda była nie brać. No i co? My znajdujemy się kochani na Lubelskiej Dolinie. Już po update'ach z lucerną i przężytem. Więc na pewno będziemy sobie na następnych sezonach siać. A ja się pomału tutaj toczę tym kombajnem. Jeśli może jedną przyczepę zostawię na jedną końcu pola, a drugą na drugą. Zobaczymy. Zobaczymy jak będzie sypać, wiesz? Jak będzie gut sypać, no to wtedy tak zrobimy. Jeżeli będzie jak średnio bym powiedział sypać, no to... Więc sobie dawaj tu na wprost, bo to jest nasze pole. Uwaga, powoli. A które pole mam agregatować właśnie? Tu po rzepaku 114 i 70 i tu obok. To obok i tam z przodu to po rzepaku mi się przydało. Wiesz? Okej. A ja zaraz, ja już się rozkładam, bo to już jest czas. Myślę, o właśnie stoi tu przyczepka. Do belek, już mi się nie chciał, nie wiem, zjeść, to sobie tutaj stoi. Tu jest taka nasza droga przez pole. O, stoi, hawu. Dobra, ja się tu przetnę tak, żeby miał się jako tako do przejeżdżania. Żeby było git. Żeby mógł się zawracać, bo tak od niczego podjechałem. Zaraz ci powiem, tak średnio chyba sypię jak na słonecznik. Jak myślisz, będą sobie dwie przyczepy? Ale wiesz co, niech sobie tu będzie. Niech sobie będą jak najwyżej, bo wtedy kukurydzę. No bo tak, pozmieniamy się. Ja najpierw sobie dwa pola skoszę, potem sobie Pepe dwa pola skosi. Bo ja cały czas, wiecie, ja to mam uprawnienia na kombajn itd. itp. Nie wiem czemu rurem mam... Uła mi się wyciągnęła. Ale dobra, jedziemy sobie tu. Jak widzicie, tu jeszcze belki są do pozbierania, ale już jak słonecznik łanie do sechu, już można go kosić, to... Ja wsiąłem do PKP i do case'a. Do autobusu tam wsiąść, do PKS-u. A się wsiadłem, jestem na farmie, będzie się wsiadł. No dobrze. No i co, Adam, co ty tam tak w tą myszkę klikasz? Ale, a na jakiej mapie grasz? Może ktoś ci pomoże? Polska kraina. A, polska kraina. Szukaj stacji ciśnieniowej. Znaczy stacji ciśnieniowej. Jak to się nazywało? Ciśnieniowa coś tam. Wieża ciśnieniowa, o.
Dawaj na Tilted Tower. Dobra, jedymy. O, właśnie, podjeżdżamy. No i co, my zapraszamy do subskrybowania, lajkowania. Tej serii, kurde, kolejna seria. Pierdzielnie mi dzwona. Tak jest. I teraz tak, ta seria może będzie się rzadko może czasami pokazywać. Będziemy sobie, wiecie, z Pepem może będziemy sobie może sami grać na tej mapie, może Adam raz dojdzie czasami. No będziemy może głównie grać na live'ach na tej mapie, bo nigdzie indziej nie zamierzam. Bo to jednak, wiecie, mapa Lubelska Dolina, już z jedną mapą od tego właśnie pana właściciela mieliśmy problemy z Adamem. Adam dokładnie wie, o co chodzi. Jakby że się przeprowadzili. A my się już dawno przeprowadzili. Jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka z Polskiej Krainy, zapraszam do linku w opisie. No i co, zapraszam na moje i Adama Instagram. Pepe niestety nie ma nic, ale możecie do niego serduszko zostawić w komentarzu. Albo ładnie coś powiedzieć, jakiś komplemencik, a my na pewno 7 serduszka sypały. A od Pepe może jakieś podziękowania. Zobaczymy. Dobra. A my co, jak na razie kosimy, mamy 25% w zbiorniku. I coś mi się wydaje, że ja może zmieszczę na 2 zbiorniki i to będzie może max. Ale zobaczymy. I znowu free track w akcji, i znowu free track w akcji. No jak? Nic takich rzeczy nie ma. Więc no. To kup wieżę ciśnieniową. To chyba 25 tysięcy kosztuje. 15 chyba. Bo mi się wydaje, że 25, wiesz? Adam się pakuje i idzie pożyczkę brać. Wierzę dzisiaj 5 tysięcy. Uuu, no to widzisz, Adam. I sobie gdzieś postawisz, sobie poogarniasz terenik i będziesz miał. Ja tu właśnie agregatuję 114 polek. Dobra. Zobaczycie? A! Jest tam! Gruby... Nie, talerzujesz. My to bardziej będziemy stawiać... No mów, Adam. Trochę dużo kosztuje. 5000. Jaki ja mam stan konta? Na minusie pewnie. No może nie. Dobra, ja się kompletnie przyblokowałem kombajnem. Nie wiem jak kto mi. Ja chyba miałem prawko z lejsów, nie? Cheetosów! Cheetosach zawsze były takie kartko. Albo w tych z Biedronki, ja pamiętam, że były to takie były kiedyś krążki tych z Biedronki. Były kiedyś no, takie krążki. O, no coś takiego. Ale z aut. Ja to jeszcze gdzieś mam u siebie ciekawostka. Ja to w Biedronki najbardziej top chipsy. Pamiętam. Do tej pory są. Dobra, i kosimy sobie, słuchajcie. Tam będzie git, chyba o drzewo nie zacieśniemy. O, dobra. Akurat ładnie ma. Da. Ja ci włożę 60, podjadę, po co mordować te przyczepy na razie. No, a weź na razie podjedź 60, bo... ten. Wysypię się na ten rozrzutnik, żebyśmy już mieli zasypany. Dobra, to trzeba jej wsiadam do kafe. Wedam ją zapal i ją wjeść od razu na piątce i ogień z góry przód do góry, nie? A ja u siebie na niego na polski kraj nie będę mieć Lynx, Stux, ogień. Nie. Lux. Igłę. Ada będzie mieć Lux. Papaja. Dobra, jedziemy 60 na Ruską Mafię. Ruską Mafię. W sumie to tego nie wolę, bo zostawimy może na resztę pulę, a ja ci to w 900 pójdę postawię, bo to ona ma więcej jakby. Żeby te mniejsze zasypać od razu. No, znaczy no ja chciałem, no bo tak, tu mamy, że słonecznik dopiero ma 43%, przyjechałem w jedną i w drugą stronę
idąc się troszeczkę przez ten środek przez ciałem. Więc nawet nie ma sensu przyjrzeć tą 902, bo niepotrzebnie będziemy miejsce tracić. A 60 się zasypie, nie chcę już stoi. Robimy jeszcze taką 60 z główną przyczepą na gospodarstwo takiego forsznita. Oj jery. To ten... Cały czas mi się myli storki, ale cały czas mi się myli łącznik wsiadania i gaszenie opalenia na kierownicy. Dobra. No, mamy 47%. Nie jest dużo, ale to też nie jest mało, więc... Nawet pod górkę nie przystanęła. Oj, ona przystanie z pełną. Ona przystanie z pełną. Coś to będzie musiało. Albo nie wiem, dwa pola, tylko tą kukurydzę i tą słonecznik, ale to jeszcze zobaczymy, albo się... A, to jeszcze zobaczymy jeszcze, bo... Zależy jak z czasem. No, no bo ja nie chcę mieć dłuższego niż takie pół godziny, bo ja bym bardzo chciał to jeszcze zrenderować dzisiaj i wrzucić. A niestety tak wychodzą mi po półtorej godziny, jeżeli 30 minut, to półtorej godziny wrzucania się. W ogóle zapisywania na komputerze, na dysku jest. A... No, chcę, żeby jeszcze to tak trafiło przed 9, a mamy aktualnie 19.21, więc... Niedzielę. No, handlową. Zobacz, wszyscy odpoczywają w niedzielę, a rolnicy i youtuberzy pracują. Tak. Oj, tak, tak, byczki. Kto wie, ten wie. Ale nie, dla mnie to jest na przykład wypoczynek niż praca. Dawaj tym 60. No palę, palę. Daj tą 60. Biegu, próbujemy. Jezus, co jest twój track? Halo. O ile jedziesz? Dychę. No czekaj, to tam, dodawaj tam, będziemy w tym biegu sypać. Co się? O, tu. Dawaj. To sobie ładnie będę powolutku leciał, dyszkę. Ty tam pozatykałeś jeszcze? Czaj. O, sypie się czarne złoto. A nie ma jedzenia do krów. O nie. Ej, ile ta gnojarka ma pojemności, ej? 3 tony. Nie, dopiero mam 60. Więcej 3 tony. Ale mówię, że 3 tony już weszły. Ile? 4. Uuu. To nieźle. Ty, no jeszcze mam trochę, weź mi tam sobie dwa ziarna. Ja już nie mam nic z tym zbiorniku. No bo ja mam 9,9. O jery. Dobra, weź mi tu sypki kawałek. Co jest free track? Baterie się kończą już. O, ale no ma teraz ciężko. Eto. Ej, 4 tony. Jadę na farmę. I zostaw tam, niech, albo na dworze, niech stoi czy coś. Bo mi na razie ta gnojarka potrzebna nie będzie potrzebna. Może ty się... Żeby spłonęć gniazdo, który gdzieś tam pod wiatrem postawi. Niech na razie jeszcze wyschnie na tej szczepie tam. O, tam w tą wiatr, w tą wielką stodołę podjedź. Tam wjedź. Dobra. No to co, Adam, opowiedz naszym widzom, jak ci mi na uciekli. Jak to te, jak z Minecrafta. Taki teraz villagery. O, to ja wiadę jeszcze do sklepu po drodze, sobie kupię coś do picia. Chcesz coś? Nie, ale weź tam, wiesz,
Żadnych procentów, nie? Dobra. Wezmę kolej, dwie butelki wody. Popitkę. Woda na popitkę. No to jak tobie Pepe minął dzień? Fajnie, fajno. Fajno, nie? Masno. Dawaj, Gibi, o cię chwyca. Gibi, o cię chwyca. Wam powiem, kochani widzowie moi, nasi, wasi i tak nasi, że padało u nas. Dzisiaj było chyba 30, ponad 30 stopni, ale przyszedł taki dobry deszcz, taki teraz jest chłodniej. Wam powiem, że jest tak dobrze teraz, że nic, tylko siedzieć na dworze i patrzeć, kiedy się to skończy, nie? Kiedy będzie... Jak trawa rośnie. No, o. A u mnie jest upał i nie da się normalnie być na dwóch, bo już się nie da usiedzieć. To u mnie to samo, słuchaj, jak ja bym musiał mieć klimatyzację założoną, bo mój komputer tak, bo mało że budzi, to jeszcze bardzo się nagrzewa podczas w ogóle nagrywania, streamingu i tak dalej. Więc jak dzisiaj podczas streama, pod koniec streama już było, miałem dosyć. I dzisiaj będziesz jeszcze streama robił, czy nie? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, bo ja bym chciał w CS-a jeszcze pograć, ale przydałoby się jeszcze nagrać polską. A to jeszcze się z Gimi zobaczy. Chcesz BP z nami nagrywać? Spoko. Ty, to są siatę sumbelki do pozbierania. No to mogę pozbierać, jak chcesz. Znaczy nie, no jak tak to w trójkę, a nie sam. No ja tam nic nie mówię, jak chcesz być murzynkiem. Bambo, no to nie. Bambo. Chętnie przyjmiemy. Bambo. Dobra, to. Dobra. Ej, albo na PGR, no właśnie. Jednak tak. Będziemy poszukiwali jednak tej jednej osoby. Wczoraj mi napisała jedna osoba, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, ale już miałem wtedy dwie osoby ogarnięte. Ale teraz przydałaby się nam takie jeszcze jedna. Jedna, bo będziemy mieli tak, mamy Pepe. Jak chcesz Pepe, możesz do nas dołączyć na serię do serii na PGR-ze. Zapraszamy bardzo serdecznie. Więc będziemy potrzebowali tej jednej osoby, bo będzie teraz gruba akcja. Gruba. Będzie sianie i zbieranie w jednym. Masna akcja, nie? No, masna. Nie no, jak jest się dużo osób tak wkrótce, to no fajnie się gra, nie powiem. A nie tak w dwóch, tylko my wiecie, gadacie o jednym temacie i potem się wypala temat, potem jest taka cisza, taka niezręczna cisza, takie o. Tak jeszcze, to jeszcze takie szumy, piski. Świerć, o. O, i kukurydza już inaczej sypie. Ty będziesz musiał to latać teraz z tym Holandem. Dwa razy tak mi sypie jak słonecznik. Ale tyle samo. Ale dziwne w ogóle, ta kukurydza wygląda jakby to nie była kukurydza, nie? Ja tu się manewruję, Ten się manewruje, ten szuka krów. Boże, czy ty to widzisz? No wtedy jeszcze będziemy poszukiwali tej jednej, dwie osoby, więc kto chce, to niech pisze mi na... Że tu, albo jak nie, to na PW na Instagramie i musi opowiedzieć sobie tak w trzech słowach, to nie, bo to by było za mało. No, zrobimy taką rekrutację, będę z każdym po kolei rozmawiać, kto będzie chciał i będę, wiecie, będzie rekrutacja, bo nie chciałbym, wiecie, że przyjdzie i mi taki przyjdzie i powyzywa, tak jak były u Ksoroka, nie będę przytaczał. A ja ten słonecznik pojadę wysypać. Dobra. Była wolna przyczepa. To we tam podjeść tą jedną przyczepą tu, żeby było git. Dobra. To wtedy może się jutro pojawić zamiast... Albo tak, nagramy dziś jeszcze PGR i krajne i będziemy mieli dwa odcinki na zapas. No spoko. Bo by się przydał. Mas, no. Maśniutko. Maśniutko.
jeździsz w jedną czy kółka robisz? No ja chciałem tu w jedną i w drugą stronę, bo ja nie wiem czy się zabiorę, nie? Bo już mam 28% z tamtym przejechaniem i tu do góry. Dobra, niech tam stoi, niech tam stoi, o właśnie. Powiedz mi, jak się jeździ Nieholandem? No luksus, panie. To nie w to co 60, a 60 i tak ma lepsze amortyzatory. No bo... Bo Pepe dopiero przyjechał z wakacji, go nie było. Ale to sobie gościłem z innymi sąsiadami ze wsi. I to ja przy okazji wezmę Sebelkę. Dobra, nie ma problemu. Ale belki na sprzedaż jest, pamiętam, będę w akcji, ja sobie zbierałem i sobie wiecie, jechałem normalnie tym, jechałem sobie tym kombajnem, nie? Znaczy kombajnem, przepom z belkami. Przepom z belkami i Nieholandy właśnie. Miałem nałożone chyba 3 piętra. Jak się redukcja na zakręcie? W ogóle niestety problem jest z tym naszym, że trochę belki są. Że tak często się wywalają. Właśnie tu powinno coś zrobić tak, bo przecież w realu się tak nie wywala. Jedziesz sobie, jedziesz te 50, te 40, dobra, te 30, ale ci się nie wywala, tak jakby nie wiem co to było. Nawet jak jedziesz 5, to ci się belki szaleją. Serio, ja tak miałam, że belki mi spadały jak jechałam 5 na godzinę, bo się tak nagle ruszały, jakby drgały dostały. No i to jest w ogóle zwalone. Na streamie wiemy co to znaczy zwalone belki z Adamem. I tu się przytacza historia z live, gdzie belki zaczęły tańczyć na przyczepie. Wiesz, ja tam widziałem ostatnio rozrzutnik, który jeździł kołami, jakby w tymi zewnątrz, może te koła zewnątrz, nie? No. No to ośki jeździły sobie po ziemi. Czujery. Żałuję temu rozrzutnikowi. Teraz tak, ten forsznik ani tutaj jest nieporęczny, ani nic, bo nie można zobaczyć ze zbiorniku, tylko można się zasilić chudami, ale też będę chciał bardzo zniwelować to granie na chudach. No bo no realizm jednak, bo już fitrak jest, kiera jest. Proszę, powiedz mi dlaczego bizon jest za 108 tysięcy? Nie wiem. A to bym w ogóle kombaj wymienił, powoli. Oj, ze spokojem, on dopiero pierwszy sezon jeździ u nas. Był wymijany sezon temu. Bo jeśli chodzi o ten kombaj, to jeszcze często się psuje. Bo jednak ludzkie, wiesz. Gdzie? Ruskie czy jakie? To jest Niemiec. Dobra, niemieckie no. No ale nie, no bo właśnie jest sezon u nas, odkupiliśmy od... Chyba, kiedy, od kogo to był? Kuzyn czy wujek? Z tym kuzyn. Z tego forsznita. Już widzieliśmy go, jeździliśmy sobie nim trochę, tam kosiliśmy, ale... Tak dopiero pierwszy sezon u nas jest i tak... Tak patrzę, to tak... To był mój kuzyn spod tego. Spod... jak to się nazywa? Spod Mazowsza. No. Kawałek tam miał drogi. No ale no wiesz, była tir, była laweta, tylko że się pod koniec laweta spierdzieliła, no to była trzeba w kombajn wsiąść. No i co? Nie, że coś, nie? No. Ale wywaliłem się 30 do góry. Nie mogę teraz tego. Teraz jak żółty jesteś pewnie. No. Ninja. W ogóle, dał wam ciekawość. A mi się 60 i 30 wywaliła, nie mam co zrobić. Hashtag SOS, a ja bym przypnę serduszko z tej sprawy z Adama. I zobaczymy, czy ktoś uważa, ktoś ogląda te odcinki do końca. W ogóle, powiem wam ciekawostkę, wiecie, że w 30 kipowanie jest na Wi-Fi, nie trzeba kabla podłączać, a kipuje. Halo? Free track? Halo? Halo? Był ładunek? Halo? Czemu nie jest? No, bo to się mówi przez przewodowce, to jest już, to jest 5G. Darek, to jest problem. Ty żeś się wydymbał. Daj mi kierownika. Ty żeś się wydymbał. Nie, po prostu nie chcę ekipować słonecznik.
Chyba się przykleił. Czekaj. Czyżby był? What the... Co? Fajno kierownika może. Ej, słonecznik w ogóle nie zalicza. Ty. Dobra, na klepisko leci. A we zobacz teraz. Ja. Dobra, na klepisko będzie. Many. Czemu to nie lata? Many. Czemu to nie lata? Ja nie wiem. Nie wiem. Dobra, będę na klepisko. Dobra, sobie się... Kukurydza przyjmuję. No, z kukurydza idzie dobrze. Już wysypałem pierwszą przyczepę. Już można... Nie byśmy musieli zobaczyć, ile już jest na tej pierwszej przyczepie. Z tego. Wsypę na klepisko jak coś. Dobra, rozumiałe. Czekajcie, bo coś... No ja panie, teraz mam zrobić. O właśnie, patrz co. Lornetka. Nie no, kurde, co jest z tym free trackiem? Makiem, kwakiem. Ej, Houston, nawet na klepisku nie mogę. To fajne słonecznik, to wiesz co, resetuj przyczepę. Czekaj, no co jest z tym free trackiem? What the fuck, man? O, właśnie. Many, chyba spadłem. Albo kamera za wysoko jest. Jo, chyba wziąłem, zjechałem dupcią tak trochę. Many, czemu to nie lata? O, nie. Jak na razie 23% przyjechałem poprzecznik i jedną tą długość. Jakbym miał się tam całą długością, bym pewnie nie zabierał w jedną stronę. Żebym zabrał coś, ale potem z powrotem by było już ciężko. Dobra, jadę z przyczepą. Dobra. Ty, bo mam przecież cały rozrzutnik słonecznika. A ten A niech sobie tam będzie ten słonecznik na tym rozrzutniku. Czy ja może to mi na przyczepie? Może, nie wiem. A to wiesz, zresetuj, żeby coś się znikło, nie? Zresetowałem. Dobra. Many, czemu to nie lata? Czekaj na panu. Proszę mi to wyciszyć. Bo dostanę prawa autorskie. I ban. Znowu mam bana! No ja pierdolę, ja nie mogę! Chowam tydzień krzyk. No ja wychodzę. Adam zaprawiony Minecraftowie. Uraczenie. No jak dzisiaj zapomniałem? Kiedyś to się oglądało. Nie masz dzieciństwa. Ja się z tobą, bo jest mały problem. Jaki? Napiszcie ci co. Nie powiem. Nie powiem. To, co się stało? Coś się stało przy tym? Przy ciągniku? Sobie ładnie kosimy. Coś tam chyba idzie. Zobacz ten, aplikację. No widzę. A, łożysko. Co? Jest. Nie, trzeba to. Czy nie trzeba, to wiesz, to nie są aż tak siły wyższe. Ujery, jak walę w mikrofon. Przepraszam. Aż tak wysokie te siły nie są. Jak walnyłem w mikrofon. Przepraszam was wszystkich. Ten kombajn pod górę nie może. Many, czemu to nie lata?
Jest okay, 60 uratowane. 54 tony coś na przykład. A Adam, jak uratowana, to co teraz z 60, a 30? No 30 też musiałem. Dobra, to ja wpałam case i jadę. Spoko. Dopiero jedno, nawet jednego kółka nie zrobię. No widzisz, taka zalatana robota przy transporcie jest. Ja mam już 80%, ta kukurydza to będzie złoty interes. Na razie jeszcze 900 wygląd. Ja no, w sumie na razie nie potrzebuję. No by było można na następną kukurydzę jechać, a następna kukurydza to... To nie wiem. A ten case ładnie brzmi. Jo, ten case... Baja dźwięki. O, widzę się jak tam kusi. Ej, 92%, ciekawe... Nie no, chyba dojadę do końca. 98. Jery. Jeszcze skoszę tutaj to. Ej, to tak, tam. 60 mi wejdzie do wody i będę. Pepe, to tam ino patrz, gdzie ma. Na GPS-ie, gdzie są następne pole do kukurydzowania, nie? Ej, jak chyba autosanka pełna z samej kukurydzy. Jo, many. Ty, bo my już chyba kukurydzy nie mamy. To trzeba słoneczniki walić. Tak. Mam 46, mam 46 po 46 i 16 to jest słoneczniki. No to wtedy ty pojadzisz, a ja... Autostanka pełna. To wtedy ty pojedziesz, a ja sobie troszeczkę za jeszcze case'em pojadę. Dobra, to we ten, to we psy na metal facha. No już ten. Sobie weź na metal facha, to był fach. Tech chyba robi te od balotów. Cześć, zaraz ci powiem. Lawety i chyba jeszcze coś. Metal Fuck mamy pługa i to jest przyczepa Metal Fuck. Oni jeszcze te... prasy robią. Metal Tech. Metal Tech? No właśnie. Mamy dwa Metal Fuck i pługa i przyczepa. O kurde. Ci powiem, że kukurydza ładnie sypie. Trzeba w następnym roku trochę miał ten, dołożyć. Trzeba trochę więcej, ale to wiesz, trzeba jeszcze tak dwa razy tyle dosypać nawozy, jak było. Poleci w tym roku dosyć słabo. Ujery, topię się. Błotko tu jest. Ja wiem, że będę musiał po falę jechać. No, nie, ale jest dziwne błoto. W którym koła mi się zapadają jak... Dobra. Jakby udało mi się tą kukurydzę jeszcze teraz skosić. Ile mamy? 40 minut odcinka, to my już nic nie zrobimy. Co? No! Chciałam coś. Ej, nie czuć! Chyba, że na dwa odcinki to rozdzielisz. Nie, wiesz co? No, już poza tym. No, na pewno kultywacja, talerzowanie, tam kultywacja, talerzowanie będzie na następny odcinek. No to co? Kochani, ja dojeżdżę do końca i się idę sypać. I będziemy się żegnać. Będziecie to wrzucać i wy to pewnie będziecie widzieli o może 9. Ale tak, informacje jeszcze, czemu są tak późne odcinki. Może to komuś przeszkadza, może to komuś nie przeszkadza. Ale po prostu... Adam nie ma sam komputera i jak nagrywamy, to już nagrywamy właśnie tak pod wieczór, a potem jeszcze się to godzinami renderuje i wrzuca, więc nic się na to nie poradzimy, niestety. Prosta sprawa, jak 2 razy 2.
2 razy 2, dodaj 2 razy 2, oczywiście. Ej, nasi chłopaki, ile, jak mi się, ile to jest 2 razy 2, dodać 2 razy 2? 6. 8. 8, 6. Dobra, cio. 2 razy 2, tak? 2 razy 2, 2 dodać 2 razy 2. To jest tak, 2 dodać 2 jest 4 i razy 2 jest 8. Oj, ten ta nauka w tej... To zdalne nauczanie, ojejej. Dobra, słuchajcie. To się wytnie. Dobra, słuchajcie, dziękujemy wam za uwagę, mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Taki na szybko, taki jako jak i taki. Dziękuję, że byłeś ty, Adam, dziękuję, że byłeś ty, Pepe, że pomagasz mi. No i co? Widzimy się w następnym odcinku, pewnie z PGR-u oraz z takim samym zestawikiem, może jeszcze dwie osoby. My lecimy, prawda, chłopaki? No. Życzymy wam miłego wieczorku. Jeszcze raz zapraszam na nasz Instagram, zostawcie subika. Lecimy. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Cześć.